Witam, moi drodzy, was bardzo serdecznie. Nie wiem, jaką macie teraz jakość dźwięku, bo nie wziąłem mikrofonu. Wnioski już otwarte. Powiem wam, że tak się zastanawiałem przed tym nagraniem, że... A, dobra, nieważne. Nie będę wam już opowiadał za dużo. Co kurczaczki? No chodźcie. Musicie się przyzwyczaić do mnie. Musicie się do mnie przyzwyczaić. Szkoda, że nie ma ich więcej, tak z 20. Fajnie by było. Kurczę, no to jest to jednak, że wiecie, pod kwokę dacie 15 jajek maksymalnie. No i wiadomo, że wam się zalężonych będzie z te 9-10, no czasami więcej. Przy jakby porodzie, przy kluciu. No parę też nie przeżyje statystycznie. Mi na przykład tutaj chyba dwa nie przeżyły. O, patrzcie, Trixie tam lata, nie wiem, co ona tam szuka. Teraz do niej pójdziemy zobaczyć. A w kurniku tak spoglądam, czy nie ma czasem jajeczka żadnego złożonego. No to już ten czas, to już. Oj, kotek, przepraszam cię najmocniej. Ale uważaj, nogi. Bo ja czasami nie uważam, nie? Co to się dzieje tam? Co ta czarna syrama tak robi? Dziwnie. Te kurczaczki sirki już są takie jak ta syrama w zasadzie. Ojej. Okej, moi drodzy. Nie już sobie tam leży. Wnioski, tak jak mówię, otwarte. Zebrałem już dzisiaj rano 4 jajka. Więc w zasadzie przed chwilą 4 jajka zebrałem. Więc trzeba będzie odliczyć później. Doliczyć raczej te 4 jajka. O, patrzcie, jakiś samolocik sobie leci. Nad działeczką. Super. Kurki idą. A ja patrzę, gdzie jest Trixie. Ja myślę, ja będę ją szukał. Ale to z seramy coś dziwne odgłosy wydaje. Nie podoba mi się to. Patrzcie, jak pięknie skoszony. Ten zapach jeszcze. No, witam was później. Co jest tutaj grane? Tu trochę, tu Siusia chyba sobie. Tu trochę kurczaczków, trochę tam. Wyłazić mi stąd, wyłazić. Ja mam latarkę właśnie tą, co nagrywam wam wieczorami. Wyłazić, tutaj nie. Tutaj jest niebezpieczna strefa wokół Ewera. Nie, Mirek? Daj się kotkowi załatwić. Co tu, Siusiu? Siusiu chyba tylko. Siusiu, tak. Robię do kuwetki, tak to. Chociaż już powoli myślę, że przestaną, bo tutaj są ciągle na luźno. Właśnie, ja muszę wziąć parę wytłaczanek do domu. Muszę popakować jajka. No, a my sobie zbierzemy jajeczka. Co wy na to? Bo ja na to super. Nilon, fajnie, wolno. Trzeba go, wiecie, lekko, no, umówić, co może, a co nie może, bo ja do końca nie wiem, czy on chce coś im zrobić, ale wiecie, wolę mu mówić, że fajnie, wolno. Bo no różnie bywa, nie? Czasami przez przypadek, żeby tam nie gonił go i tak dalej. A właśnie, 4 jajka już wziąłem, także trzeba 4 dodać. Ale to na koniec sobie dodamy. Jak zawsze. Tutaj dużo jajeczek, a ty co, kurka? Taka przestraszona. Przyleciałaś. Okej. Tutaj. I już mamy pięknie 10. Super. Tu jeszcze mamy 3. Okej, tu mamy 4. Super. Co, kurka, stoisz taka nijaka? Tu 2. Także mamy 20. Super. O, dzisiaj tak ładnie chyba będzie tych jajek. Super, super. 20. Przerwało mi. 31 mamy, tu jest 31. Plus 4, to mamy 35 jajek na dzisiaj. Bardzo dobrze, super, wręcz bym powiedział. Dobra, ja biorę te jajka i lecimy dalej. Patrzcie, kociaki się bawią. Idziemy zobaczyć, co tam jest grane. Trixie.
Nirek. Jak go zaatakowały. Się boi. Co Niruś? Co to jest grane? Co? Nilsson! Ja wiem. Nie, moim zdaniem on chce się bawić, tylko... O, jestem w stanie teraz trochę się wypowiedzieć. Moim zdaniem on chce się bawić, tylko po prostu jakby nie bierze pod uwagę tego, że są to małe kociaki. O, że są to małe kociaki, które ważą normalnie, no nie wiem, 100-150 razy mniej od niego, nie? Więc, no może nie wiem, nie, ile one mogą ważyć. Poniżej kilograma? A, no to tam wiadomo, mniej od niego i on po prostu nie bierze. No już te ruszyły. Nilsson, co to było? Nie gryź mi, kotek, nie gryź mi aż tak, nie gryź mnie. Nie gryź mnie. No. Wąchasz widzów? Przyszedł Nirek. Jego łapę tam dotyka. Tam drugi. I idzie sobie dalej. Co kotek? Okej. No a ja teraz, moi drodzy, mam prośbę do gospodarzy. Czy ktoś by mi mógł wyliczyć, ile taka, ile inaczej, nie mówię dokładnie, ale powiem tylko tyle. Ile byście mi dali, jaką cenę byście mi dali za takie kostki słomy, czyli to są chyba małe kostki słomy, bo to nie są te większe. No, ale to też nie są te najmniejsze, no nie wiem ile one mają. 90 cm, 80 do metra, na szerokość, no 50, coś takiego. Także takie jakieś, to ja płacę 5 zł normalnie za jedną kostkę, a za ziarno teraz płaciłem jakoś, no 35 zł za 50 kg, spadła cena. Także dajcie mi znać, jaką cenę byście mi dali, jakbym kupił, załóżmy, tonę ziarna i 50 kostek słomy. To jaką byście mi dali cenę za 50 kilo ziarna, a jaką za jedną kostkę słomy? W sensie, o ile byście mi... no wiecie, o co chodzi. Takim bardziej hurtem, żebym zamówił przyczepę. Nilsson, chodź do mnie, Nilsson! Przyczepę, wiecie, pełną, gospodarz by przywiózł, byśmy rozładowali i bym miał zapas. No wiecie, ceny są teraz niskie. Zboża i słomy, kostek na pewno też staniało wszystko. Ja mam miejsce, gdzie trzymać, nie powiem, że nie. Także zawsze bym przyoszczędził na tym, nie? Patrzcie, jak leci kotek. Więc bym trochę sobie zyskał. Ja wziąłem te mniejsze poidło drugie do tych kurczaczków u góry, co mam z inkubatora. A inkubator już wyłączyłem, także moi drodzy, lęgi są. Ile ja mam tych kurczaków? 7. 7 kurczaków z 56 jajek. A, nie chce mi się nawet o tym rozmawiać. Słabo, no co no. Masakra. No ale dobra, trzeba działać dalej. I już wiem, po co mi własne jajka. Okej, także moi drodzy, widzimy się później. No witam was, moi drodzy, wieczorkiem. Kociaki, jak widzicie, sobie chodzą ładnie. Co, czarny? Mam ochotę do niego Czaryś mówić. No ale Czaryś już jest, więc ten musi być, nie wiem, jak
Cherry? Cherry? Nawet przez to nie próbuj przechodzić. Nawet przez to nie próbuj przechodzić, kotek. Co tam? Tu muszę tą dziurę załatać, żeby czasem nie weszły. Idź, kotek, idź do kurnika tam, w sensie do przedciąga. Dobra, trzeba zamknąć. Powiem wam, że masakrycznie gorące jest dzisiejszej nocy. Ja nie wiem, jak ja zasnę w ogóle. No patrzcie, no co one się czają do tego Evera, no. Kurde. Dobrze, że jest ta siatka, bo już by próbowały, no patrzcie. Dobra. Powiem wam, że no, masakrycznie gorąco. Czekajcie, tym muszę przede wszystkim szparkę zrobić, bo... No bo jest gorąco tej nocy, niech im się wietrzy. Im tylko zobaczę, czy wszystko dobrze. Kociaki, nawet mi to nie właśnie, bo nie będę was później wyciągał. Czy żadne myszki sobie nie łażą? Ale gorąco, masakra. Jak w saunie. Jak w saunie to bez przesady, ale... Ale gorąco jest. Dobra. Biało-ruda znaczy. Co jest? O, brama otwarta. Dlaczego? Nie wiem. Fajne jest to, że Nilsson na przykład nie ucieknie. On pójdzie się wykąpać. A wiecie, no w sumie taki typowy piesek, taki wiejski bym powiedział. I to mi się podoba, ja lubię na przykład bez... ale gorąco, jeszcze, o, jeszcze woda im się skończyła. Ale to teraz, bo mają, widzicie. Patrzcie, jak gorąco. Współczuję kurkom. No, współczuję wam. No ale ja wam nic nie poradzę, no pogoda jest jaka jest, macie warunki no jak najlepsze, no bo macie wentylację tu i tu. Tu wam też zostawię szparkę, dam jedzonko, wodę zaraz im, także ja ogarniam i widzimy się zaraz. No ja właśnie napełniam im wodę świeżą, spuściłem tu dużo też wody, żeby miał zimną. Kurki złote dostały... No, jedzonko, ziarno z paszą. Kurka, ale proszę cię, schodź z tego. Dbaj o to. No, a tutaj leje się ładnie. Leje się. No i zawsze patrzę tak, o. Jak tu nie będę już słyszał jakby strumienia, to idę zamykać, nie? I zawsze mi się sprawdza. Nie zdarza mi się, żeby przelać. No kurki, ja wiem, że wy tu macie gorąco. Ja naprawdę wiem. Ale to chyba dzisiaj taka noc tylko. Tak mi się wydaje. Ale przynajmniej w basenie woda aż tak się nie zmarznie. No. Także tak to wygląda. Widzimy się zaraz. No, więc woda nalana. Zapalam już wam światełko. Trixie coś tam je. Jestem ciekaw, co to. Konika polnego. Czy jak to się nazywa? Chyba konik polny. Nie. Co to jest? Inaczej chyba. Czy konik polny? No nie wiem, wy będziecie wiedzieć. Czaruj idzie. Chodź, czaruj, chodź, kici. Chodź. No patrzcie, jak biegnie. No co? Co? Ach, ty, majster. No dobra, moi drodzy. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, łapka w górę, miły komentarz, subskrypcja kanału. My widzimy się już w kolejnym odcinku, czy jutro. Oczywiście wejdźcie w opisie, macie linka do różnych tam rzeczy, do wszystkiego w sumie. Ja jutro jadę po większą ilość paszy, wydaje mi się, nie wiem ile kupię. Zawsze to było 150 kg, nie wiem czy 300 nie kupię. Bo jak mam jeździć w tą i z powrotem, to naprawdę mi się nie chce. A kupię sobie 300, nawet i 400. No. Do następnego, siema.